Państwa, Dariusz Szpakowski wraz ze mną na komentatorskim stanowisku, Włodzimierz Szaranowicz wspólnie. Czasem w meczu tyle się dzieje, że aż trudno nadążyć z komentowaniem, a dzisiaj szczególnie. Tak, i mamy rzeczywiście fantastyczną atmosferę. Pamiętasz, Włodek, słynne powiedzenie, że jeśli Pan Bóg istnieje, to na pewno jest Brazylijczykiem. Tak, Anglicy wymyślili futbol, ale Brazylijczycy uczynili z niego sztukę, pasję, miłość. I religię. I religię. I to rzeczywiście wygląda fantastycznie. Fernandinho. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Garcia. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Próba odbioru piłki ślizgiem. Luis Gustavo. Ładnie wymieniają podania. Luis Gustavo. Piłka opuściła pole gry. Jest rzut rożny, stały fragment. Jak to wykorzystają? Nie złapał tej piłki. Próbował piętą, ale rywal wychwycił. Strata piłki. Wizdek arbitra dyktuje 11. Nie miał sędzia żadnych wątpliwości. Rzut karny. Masz szczęście, że sędzia nie wyrzucił go z boiska. Wytrzymał do końca. Znakomicie strzelił. Wkrótce mogę powiedzieć, tak się wykonuje 11. Mówią na niego El Tigre, bo pod bramką ma instynkt drapieżnika. Ale Radamel Falcao jest, jak widać, równie zabójczy z 11 metrów. Mamy pierwszą bramkę. Jest 11 minuta. Brawo, ładnie, piętą. David Luiz. Rodriguez. No i strata piłki. Uderzenie w stronę bramki. Chybiło kilka centymetrów. Przejmują piłkę na skrzydle. Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Udanie odbija bramkarz, ale wciąż piłka w grze. Uderza, broni, ale piłka w grze.
Danilo. Strata w środkowej strefie boiska. Fernandinho. Odważne wyjście z bramki, ale opłaciło się. Doskonała interwencja, naprawdę znakomita. Gwizdek sędziego, był faul, no i wszyscy teraz oczekują, jak on zareaguje. No, był na miejscu, świetna interwencja. Za moment wznowią wrzutem z autu. Sanchez. Garcia. Oddaje strzał. Udanie zablokowali ten strzał. No i piłka wyszła poza pole gry. I będą rozpoczynali rzut rożnego. Bramkarz odetchnął z ulgą, bo było groźne dośrodkowanie. Dobrze zareagowała obrona. Dośrodkował. Zagranie głową. Fantastyczna dyspozycja bramkarza. A teraz Sanchez. Dobrze, przebił się. Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę od bramki. Filipe Coutinho. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Zespół traci piłkę. Piłka opuściła boisko i będzie rzut rożny. Christian Zapata. Aj, szkoda, nie zdołał sięgnąć tej piłki. Pięknie wyskoczył, ale tylko ją musnął. Neymar. No niewiele brakowało, a mielibyśmy rzut rożny, tylko aut. No i zgranie w pole karne. O, bardzo dobre dośrodkowanie, ale to obrońca wygrał walkę o piłkę. Thiago Silva. Filipe Coutinho. Danilo. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Filipe Coutinho. Fernandinho. Garcia. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Spodziewaliśmy się chyba bardziej. Zapraszam na drugą połowę spotkania. Zmusił go do wysiłku, ale świetna obrona. Ten strzał był naprawdę dobry, ale bramka zachował się fantastycznie. Fernandinho. Dobrze zagrał. Luis Gustavo. Słyszą państwo, kibice nie lubią takich podań. Rodriguez. Ale...
ale znakomicie rozgrywają. Rodriguez. Santos. Dobra gra w obronie. Odebrali piłkę rywalom. Filipe Coutinho. Gra będzie wstawiana od bramki. No i mamy przerwę w grze, a sędzia sięga po kartkę. Wcześniej sygnalizował, że ukaże zawodnika. Garcia. Neymar. Filipe Coutinho. Ma czas, żeby dośrodkować. No i mamy rzut wolny. Z tej pozycji to może być groźne. Sędzia ukarał gracza żółtą kartką. Nie wypuścił piłki z rąk. Może być groźnie. Spójrzmy, dośrodkowanie tam jest falka. Udany atak i w dodatku nie jest sam, wspierają go partnerzy. I będziemy mieli rzut rożny. Aż trzech graczy za moment wejdzie na boisko. No, ta główka nie zaskoczyła bramkarza. Precyzyjne dogranie głową. Fernandinho. Filipe Coutinho. Neymar. Gdyby posiadanie piłki miało rozstrzygać o wyniku, byłby remis. Tak, i widzimy teraz statystyki. Ciężko wskazać lepszego. Czy to strzela? Świetna interwencja. Naprawdę rewelacyjnie dziś broni. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? No, ucieka obrońcy. Dośrodkował, pięknie uderza, kapitalnie, z woleja. Brawo dla arbitra, wychwycił tego spalonego. A jednak żółta kartka. Poczekał na przerwę w grze i teraz mu pokazał żółty kartonik. Mamy aut bramkowy i będzie wznowienie od bramkarza. Trener dokonał zmiany, liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No, nie mają innego wyjścia, przegrywają w drugiej połowie. Da Silva. Czy to wykorzysta? No, będzie gol! Obronił, nie złapał, piłka w grze.
Neymar. Zablokowane dośrodkowanie przez obrońcę. Martinez. Rodriguez. Thiago Silva. Da Silva. Filipe Coutinho. Rozpoczynają jedną z... Rzut wolny. Zobaczymy, czy uda im się go wykorzystać. Ależ parada. Thiago Silva. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Martinez. Czy to wykorzysta? Uderza! Ależ piękna bramka! Dopiero co pojawił się na boisku i od razu strzelił bramkę. Sędzia właśnie zakończył ten mecz. Wygrana w dzisiejszym meczu doda zawodnikom pewności siebie. A może to być ważne w meczach o punkty.